Pora Adwentu to czas szczególny, czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Symbolem Adwentu jest wieniec adwentowy, wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę Adwentu. Ozdobiony jest fioletowo-czerwonymi kokardami. Pierwsza świeca jest świecą pokoju, druga wiary, trzecia miłości, czwarta nadziei. Wieniec adwentowy jest znakiem wspólnoty chrześcijańskiej, która czuwa na modlitwie i w radości oczekuje przyjścia Pana. Tradycja związana z jego przygotowaniem pochodzi z krajów protestanckich. Nauczyciel ewangelicki i pastor, ksiądz Johann Heinrich Wichern, prowadzący w Hamburgu szkołę przytułek dla sierot, chciał stworzyć rodzinną atmosferę. I w pierwszą niedzielę Adwentu w 1839 roku przyszedł mu do głowy pomysł, aby wzbogacić wystrój świetlicy. Razem z wychowankami zapalił pierwszą świecę adwentową, umocowaną na drewnianym kole o średnicy 2 metrów. Kolejne zapalane były w następne niedziele adwentowe. Z czasem drewniane koło przystrojono gałęziami jodły. Tradycja szybko przyjęła się w rodzinach ewangelickich na północy Niemiec. W latach 20. XX wieku zwyczaj przyjął się wśród katolików. W Polsce zaczął rozpowszechniać się w latach 50. XX stulecia. Piękną polską tradycją tego okresu jest odprawianie rorad, nabożeństw poświęconych Maryi, bo ważnym aspektem czasu Adwentu jest modlitwa. Dawniej na kaszubskich wsiach przestrzegano wielu zakazów związanych z czasem Adwentu. Rolnicy nie wychodzili w pole, nie wolno było orać ani bronować. Ziemia odpoczywała. Gdyby jednak kto się uparł, to mogła go spotkać kara, nieurodzaj, choroba lub inne nieszczęście. Kobiety też musiały powstrzymać się od wielu prac. Nie przędły, nie szyły, nie darły pierza. 3 razy w tygodniu, w środy, piątki i soboty, obowiązywał post. Adwent to czas pokuty i ascezy. Starsi Kaszubi z nostalgią wspominają spotkania w długie adwentowe wieczory, kiedy to całe rodziny, sąsiedzi i znajomi schodzili się, aby posłuchać rozmaitych opowieści oraz wspólnie pośpiewać pieśni kościelne i przeżywać ten wyjątkowy czas.